Cześć. W momencie montażu tego materiału w części kraju jest już biało. Wobec tego nadszedł czas na ostatni, najważniejszy zabieg w tym roku. Zostańcie ze mną. Już w poprzednim materiale wspominałem o tym, jak przygotować trawnik do zimy. Wierząc prognozom pogody, lada dzień pojawi się pierwszy śnieg, a temperatury spadną poniżej zera. Nie pozostało nic innego, jak wykonać ostatnie koszenie w tym sezonie. Część z Was może teraz pomyśleć, ale jak to? Koszenie najważniejszym zabiegiem? A co z zabiegami takimi jak badanie gleby, wertykulacja, aeracja, wyczesywanie filcu, nawożenie mineralne, nawożenie organiczne i kondycjonowanie gleby? Spieszę z wyjaśnieniami. Fakt, że jest to moja subiektywna opinia, niemniej jednak cóż znaczyć będą te wszystkie zabiegi, jeżeli pozwolimy zimie zniszczyć owoce naszej pracy. Z dużym prawdopodobieństwem tak właśnie się skończy pozostawienie zbyt długich źdźbeł trawy na zimę. Mowa tutaj o pleśni śniegowej. Choroba grzybowa, która atakuje darń w okresie od wilży, kiedy na trawniku ciągle zalega śnieg. Sprawę pogarsza fakt, że zima w naszym klimacie bywa kapryśna i okazji do rozwoju choroby w trakcie jej trwania może pojawić się co najmniej kilka. Miejsca zaatakowane przez pleśń śniegową wymagają dokładnego wygrabienia martwych roślin i ponowną dosiewkę nasion. Stali widzowie mogą poczuć się nieco znudzeni powtarzającym się wątkiem, dlatego kończę gadanie i zabieram się do działania. Żeby nie było tak nudno, dzisiejsze koszenie wykonam w dwóch kierunkach, równolegle do przekątnych działki, na wysokość 20 mm. Sam jestem ciekaw efektu, ponieważ taki wzór pojawi się tutaj pierwszy raz. No cóż, nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę porę roku. Aktualnie darń straciła swój blask, dlatego pasy nie są już tak efektowne.
Był to ostatni zabieg w tym sezonie. W planach mam publikację jeszcze jednego materiału w tym roku, a w nim wątek świąteczny. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać i uda mi się przygotować ciekawe ujęcia. Jeżeli nie chcesz go przegapić, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, dzięki czemu otrzymasz powiadomienie zaraz po publikacji. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, zostaw łapkę w górę. Ja już się żegnam, do następnego razu, cześć!